Witam Was ponownie. Opowiem, jak można sobie radzić, stosując dietę tłuszczową na wyjeździe, gdzie nie mamy czasu na przygotowywanie posiłków i możemy jadać właściwie tylko gotowe posiłki przygotowywane w restauracjach. Opowiem to na przykładzie ostatniego mojego wspólnego wyjazdu z firmą Seven Nutrition. Ten wyjazd miał miejsce w Irlandii i w Anglii. Wizytowaliśmy tam sklepy z odżywkami, siłownie prowadzone oczywiście głównie przez Polaków. No i jeżeli chodzi o utrzymanie diety, nie miałem jakichś specjalnie problemów z tym. Śniadania robiliśmy w pokojach hotelowych. U mnie to śniadanie wyglądało tak, że robiłem jajecznicę smażoną na smalcu gęsim z 5 lub 6 jaj, w zależności od wielkości. Dodatkowo 2 plastry pasztetu. No i tak wyglądało śniadanie. Pozostałe 3 posiłki, które spożywałem w ciągu dnia, jadałem w restauracji. No, oczywiście w restauracji, w której można zamówić świeże mięso przygotowane na miejscu, prawda? Typu stek wołowy, czy wieprzowy, czy żeberka, lub też golonka na przykład, prawda? Oczywiście w samym mięsie, nawet bardzo tłustym, jest zbyt mało tłuszczu, jeżeli chodzi o utrzymanie diety, więc trzeba korzystać z innych źródeł tłuszczu. No i tutaj znakomicie sprawdza się masło, takie masło krowie, jakby jedno z najlepszych źródeł tłuszczu. Dodatkowo może być oczywiście śmietana, jak najbardziej tłusta. No i dodatkowo też często miałem ze sobą olej MCT. W razie braku jakby innych źródeł tłuszczu uzupełniałem te tłuszcze tym olejem MCT. On nie ma specjalnie żadnego smaku. W łatwy sposób można wypić te 30-50 gramów nawet na posiłek i w ten sposób jakby uzupełnić brakującą ilość tłuszczu. Oczywiście jeżeli jadałem steka ze smażonymi ziemniakami, no również w tych ziemniakach smażonych znajdował się tłuszcz, również surówki jadałem, więc do tych surówek można dolać na przykład olej z oliwek, 2 łyżki, to jest około 30 gramów, więc też już ta ilość tłuszczu w tym momencie wzrasta. Więc jeżeli ktoś chce utrzymać tą dietę i zachować te proporcje między białkiem a tłuszczami 1:3, no to musi tylko zadbać o odpowiednią ilość tłuszczu. Z białkiem raczej nie powinno być specjalnie żadnego problemu. Każdy stek wołowy czy wieprzowy tego białka ma wystarczającą ilość. Natomiast z węglowodanami również nie ma problemu, jeżeli jemy warzywa, jemy ziemniaki smażone czy pieczone, to ta ilość węglowodanów tutaj jest odpowiednia, dostarczona. Więc z utrzymaniem diety tej tłuszczowej, optymalnej, gdzieś na wyjeździe, gdzie nie mamy czasu za bardzo przygotowywać sobie posiłków, nie ma specjalnie wielkiego problemu. Musimy tylko wiedzieć, z jakich produktów trzeba korzystać. Te produkty muszą być przyrządzane na miejscu, być świeże przede wszystkim i wtedy nie ma żadnego problemu z utrzymaniem tej diety.